Witam wszystkich. Z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 178 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 5520 dolarów i jest on w tej chwili na nieznacznym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów straciła. Jedynymi projektami, które zyskały w tym tygodniu, jest Bitcoin, który zyskał nieco ponad 4%, oraz Binance Coin, który od jakiegoś czasu żyje własnym życiem, zyskał on blisko 6,5%. Najwięcej w tym tygodniu stracił projekt EOS, bo blisko 12,5%. Następnie mamy dosyć duży spadek na Bitcoin SV, także blisko 12,5%. Ten projekt akurat spada już od paru tygodni. Dodatkowo Stellar stracił w tym tygodniu ponad 10%. Dzisiejszy film standardowo rozpoczynamy od wiadomości ze świata. Japonia zamierza przedstawić swój pomysł na regulację kryptowalut na posiedzeniu G20. Japonia zamierza przedstawić te regulacje na posiedzeniu G20, które odbędzie się w tym roku w czerwcu, dokładnie 28 oraz 29 czerwca, w Osace. W Brazylii policja aresztowała przestępców, którzy prali brudne pieniądze za pomocą bitcoina. 23 kwietnia brazylijska policja aresztowała mężczyznę, który posiadał w domu narkotykowe laboratorium. Oprócz tego laboratorium policjanci znaleźli także sprzęt do kopania kryptowalut, no i jak twierdzą ci policjanci, prawdopodobnie mężczyzna ten używał pieniądze, które zdobył poprzez sprzedaż narkotyków, do kupowania kryptowalut oraz sprzętu miningowego. A jak już mówimy o Brazylii, to właśnie w Brazylii w tamtym miesiącu inflacja skoczyła z poziomu blisko 3,9% do ponad 4,5% i w tej chwili jest na najwyższym poziomie od roku. Londyn doczekał się pierwszego baru, który akceptuje płatności za pomocą Lightning Network. Rotate Bar, bo tak nazywa się właśnie ten bar, wszedł we współpracę z Lightning Pay Co. UK, które umożliwia płatności za pomocą Lightning Network. Bar ten do końca miesiąca oferuje 20% zniżkę dla klientów, którzy zechcą zapłacić za drinki oraz jedzenie za pomocą Lightning Network. Stany Zjednoczone dalej bawią się w szeryfa świata, no i straszą inne państwa z sankcjami. Stany Zjednoczone właśnie zakomunikowały reszcie świata, że jeżeli inne państwa będą kupowały ropę od Iranu, no to USA nałoży na te państwa sankcje. Co ciekawe, Stany Zjednoczone straszą tymi sankcjami nawet własnych sojuszników, czyli Japonię, Południową Koreę czy też Turcję. Teraz pomówmy troszeczkę o ciekawostkach tego tygodnia. Od teraz możemy używać Lightning Network do tego, by płacić za produkty w Amazonie. Wszystko za sprawą aplikacji Moon. Rozszerzenie Moon dostępne jest w tej chwili w wersji beta, no i dostępne jest ono na takie przeglądarki jak Chrome, Brave Browser czy też Opera. Gdy ściągniemy sobie Moon na naszą przeglądarkę i połączymy go z naszą przeglądarką, to automatycznie w Amazonie będzie pojawiał nam się QR Code, który jeżeli zaskanujemy za pomocą naszego portfela Lightning Network, no to na Amazonie będziemy mogli płacić za pomocą Bitcoina. Jak możemy przeczytać na cryptoslate.com, Bitcoin jest jedną z lepszych inwestycji w 2019 roku. Gdy zobaczymy sobie wykres przedstawiający market cap wszystkich kryptowalut, to możemy zaobserwować, że od dołka, który mieliśmy mniej więcej 14 grudnia 2018 roku, market cap urósł już o blisko 70%. Tylko w tym roku Bitcoin urósł już o ponad 52%. Dla porównania w tym roku cena ropy wzrosła o 37%. Znalazłem dla Was także dosyć ciekawe porównanie, które patrzy bardziej długoterminowo, jeżeli możemy nazwać długim terminem okres 2 lat, jak możemy przeczytać na tym Twecie w ciągu ostatnich dwóch lat, SP 500 urósł o blisko 20%, złoto o 1,30%, ropa 31%, natomiast Bitcoin 457%. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, że John McAfee zna prawdziwego Satoshi Nakamoto, ale nie powie nam kim on jest. Muszę przyznać, że w tym całym cyrku związanym z Satoshi Nakamoto, Craigiem Wrightem, Bitcoin SV, brakowało mi właśnie Johna McAfee, no i cieszę się, że mnie nie zawiódł. W ciągu ostatnich paru dni możemy znaleźć coraz więcej informacji o tym, że Samsung tworzy własną sieć blockchain, no i planuje stworzyć własny Samsung coin. Gdy szukałem dla Was więcej informacji na ten temat. Mogłem przeczytać o tym, że Samsung Coin prawdopodobnie zostanie zbudowany na Ethereum, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że jest to w tej chwili plotka. Z drugiej zaś strony parę miesięcy temu mówiłem Wam o plotce związanej z Facebookiem, o tym, że Facebook planuje tworzyć na blockchainie, planuje także tworzyć własną kryptowalutę. No i ta plotka oczywiście okazała się prawdą. Wielokrotnie już w moich filmach mówiłem Wam o IBM Blockchain Network, o sieci blockchainowej IBM, a w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o tym, że Volkswagen wszedł we współpracę z IBM i będzie używał właśnie tej sieci blockchainowej w swojej logistyce. Wczoraj także dowiedzieliśmy się o tym, że Tether wydrukował 300 milionów dolarów w USDT. Tylko w ciągu kwietnia Tether dodał 800 milionów dolarów w USDT, no i ktoś, Planuję tutaj moim zdaniem siać panikę po raz kolejny za pomocą Tetra. Jeżeli siedzicie dłużej w kryptowalutach i mówiąc dłużej, mam tutaj na myśli minimum te 2-3 lata, to zapewne pamiętacie, że jeszcze 2-3 lata temu, gdy chciano siać panikę na rynku, używano do tego Chin. Chiny na zmianę blokowały kryptowaluty, pozwalały na handel kryptowalutami. Zastanawiały się czy nie zablokować kryptowalut. Następnie blokowały je, następnie je znowu legalizowały. Następnie gdy te informacje o Chinach przestały robić większe wrażenie na inwestorach, moim zdaniem do siania paniki zaczęto używać Tetra. Raz mówiono, że Teter nie ma pokrycia w dolarze, następnie, że ma, następnie, że znowu nie ma. Potem przechodził niby jakieś audyty. Następnie dowiadywaliśmy się, że te audyty to sobie samie tak naprawdę robił. Potem znowu się okazywało, że jednak ma pokrycie w dolarze. No i dzisiaj dowiedzieliśmy się, w sumie wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że Teter nagle wydrukował 300 milionów dolarów w USDT. Dodatkowo na The Wall Street Journal parę godzin temu wyszła informacja o tym, że Tether tak naprawdę wydrukował bardzo dużo USDT po to, aby ukryć braki wynoszące 850 milionów dolarów. Jest to bardzo dziwny zbieg okoliczności, że nagle dwie takie informacje wychodzą w ciągu jednego dnia, no i oczywiście rynek na nie zareagował. Gdy zaczynałem nagrywać dla was ten film, Bitcoin był na nieznacznym, ponad procentowym plusie. W tej chwili jest on na blisko 5% minusie. Tylko w ciągu ostatniej godziny jego cena spadła z poziomu 5526 dolarów na około 5190 dolarów. Alty oczywiście zareagowały jeszcze bardziej, no i niektóre z nich straciły po 5, 6, a nawet 8%. Nie chcę tutaj bawić się we wróżkę, ale moim zdaniem istnieje duża szansa, że za jakiś czas dowiemy się, iż z Tetrem jest wszystko ok. Mam dla Was jeszcze jedną informację z ostatniej chwili: prokurator generalny stanu Nowy Jork pozywa Bitfinexa, czyli giełdę kryptowalutową, która stoi za Tetrem oraz firmę Tether. Tak mniej więcej wygląda ten pozew. No i jak możemy przeczytać, biuro New York AG ma powody sądzić, że kilku nowojorskich i amerykańskich handlowców prowadzi transakcje na platformie firmy. W 2018 roku Bitfinex powiedział, że nie będzie już oferował handlu takim klientom. Stwierdzono, że OAG prowadzi dochodzenie w celu ujawnienia trwających oszustw przeprowadzanych przez Bitfinex i Tether, żądając wszelkiej dokumentacji związanej z użytkownikami Bitfinex w stanie Nowy Jork. Według Biura Prokuratora Generalnego co najmniej 700 milionów dolarów zostało odprowadzonych z rezerw USDT. No dobrze, pomówmy teraz szybciutko o giełdach. Binance uruchomił swojego DEXA, czyli Decentralized Exchange, czyli zdecentralizowaną wersję giełdy. Tak mniej więcej wygląda Binance DEX. Jest on na stronie binance.org. Jedyne co muszę Wam powiedzieć, to tak naprawdę ta zdecentralizowana giełda Binance'a nie jest moim zdaniem, zdecentralizowaną giełdą. Prawda jest taka, że to Binance będzie decydował o tym, jakie projekty będą znajdować się na tej giełdzie, to Binance będzie decydował także o tym, jakie pary walutowe będziemy mieli. Tak naprawdę, moim zdaniem, jest to scentralizowana giełda, w której akurat to my będziemy przechowywali nasze klucze prywatne. A jak już mówimy o Binance, to jak możemy przeczytać na dblockcrypto.com, tylko i wyłącznie w pierwszym kwartale 2019 roku Binance osiągnął zyski na poziomie 78 milionów dolarów i są one o 66% większe niż w poprzednim kwartale. Giełda Gate.io zebrała 64 miliony dolarów na to, by stworzyć własny token giełdowy. Prawdopodobnie token ten posłuży do sprzedawania initial exchange offerings na platformie, która niedługo także zostanie stworzona. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego filmu o initial exchange offerings, no to oczywiście zachęcam was do obejrzenia tego filmu. Giełda Coinbase zamknęła swój oddział w Chicago, no i zwolniła około 30 pracowników. Teraz pomówmy troszeczkę o projektach kryptowalutowych. Binance zakończył swój mainnet swap tokenu BNB, który nie jest już tokenem ERC20. Co ciekawe Binance Coin parę dni temu, a dokładnie 5 dni temu osiągnął cenę na poziomie $25,42 co oznacza, że pobił on swoje poprzednie ATH z końca 2017 roku. Binance Coin jest pierwszym projektem, który osiągnął cenę wyższą niż podczas szczytu poprzedniej hossy. W związku z tym, że Binance stworzył swój własny blockchain, część projektów może chcieć skorzystać z tego blockchaina i pierwszym takim projektem, który przejdzie na blockchain Binance'a jest projekt Mithril. Brave uruchomił swój program Brave Rewards na swojej mobilnej wersji na Androida. Cena Basic Attention Token w ciągu ostatnich 4 miesięcy urosła czterokrotnie. Bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy Ethereum. Na Forbesie parę dni temu ukazał się artykuł mówiący o tym, że ponad 50% firm o wartości przekraczającej miliard dolarów używa lub chce używać blockchaina Ethereum. Projekt Tron parę dni temu wszedł we współpracę z piłkarskim zespołem Liverpool poinformował nas o tym oczywiście CEO projektu Tron Justin Sun. I na koniec dział wróżenia z fusów oraz przepowiadania przyszłości. Jak możemy przeczytać na Bloombergu, na Bitcoinie mamy pierwszy złoty krzyż od trzech lat. Bitcoin w tym roku urósł już o ponad 50%. Na Bitcoinie mamy także złoty krzyż. No i to oczywiście oznacza według Bloomberga, że powrócił bull run. Natomiast Galaxy na Twitterze napisał, że bitcoin cofnie się jeszcze do poziomu 4600-4800 dolarów, zanim dojdzie do poziomu około 6800 dolarów za sztukę. Tak mniej więcej wygląda analiza techniczna w jego wykonaniu. Natomiast na Bitcoiniście możemy przeczytać, że jeszcze nie mamy bull runu i Bitcoin będzie się tak wahać między 3 a 6 tysiącami dolarów przez parę miesięcy. Natomiast na Business Insiderze możemy przeczytać o tym, że Bitcoin osiągnie swoje ATH, czyli szczyt na poziomie 20 tysięcy dolarów dopiero za 22 lata. Natomiast według Bibidus osiągnęliśmy już dołek, który był na poziomie około 3 tysięcy dolarów no i od teraz powinniśmy mieć wzrosty. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, zaoszczędził Wam także sporo czasu. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie byle jaki komentarz. No i obejrzyjcie mój poprzedni film o Initial Exchange Offerings. Dzięki za wysłuchanie. Cześć!